Cześć wszystkim, z tej strony Patrzcie na Świat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam was w Gwiezdnych Wojnach, moi drodzy, witam was wraz z Aido Versio, agentem Huskiem i Delon, agentem Del. Moi drodzy, witam was na planecie Varo, chyba tak ona się nazywała. Mamy odnaleźć jedną z tutaj główno zarządzających z polityków, czy tam jakiś tych takich pełniących ważniejszą funkcję osób. Nie wiem, czy gdzieś protektor gleb. Mamy dotrzeć do archiwum. Ja sobie tutaj ustawiłem tak, żeby mieć jeżeli chodzi o wyposażenie Aido, ten wyłącznik broni. Chodźcie, macie pozwolenie na opuszczenie przestrzeni Vardos. Nowe przydziały otrzymacie w drodze do celu. No właśnie, Vardos. Jeżeli chodzi o wyposażenie, no to tak jak mówię, wyłącznik broni, to co używałem poprzednio. W sensie, moją słynną to taką strzelbę, nie strzelbę. Nie rozumiem, jakie to ma znaczenie. Przyłbice i ochronę, pole ochrony. Może przeraża mnie to, co tu się dzieje. Jak można w ogóle tak traktować ludzi? Protokoły bezpieczeństwa zapewniają wam ochronę. Nie próbujcie opuszczać Vardos. Baterie przeciwlotnicze spopielą nieautoryzowane statki. Dla własnego bezpieczeństwa zostańcie w domach. To coś, co i teraz się dzieje, czyli zostańcie w domach. Siły specjalne, przepuść ich. Naprawdę przylecieliśmy tu po jedną osobę? Mogą tu zginąć cywile. W dodatku naraziliśmy naszych żołnierzy. Zaczną się ewakuować, gdy dostaną rozkaz. Odwaga w obliczu tej burzy dowodzi. Ale czy zasługuje na wcześniejszą ewakuację? Gleb nadzoruje szkołę przyszłych dowódców Imperium. Szkoli lojalnych, skutecznych żołnierzy. Takich jak Aiden i ja. A teraz prosi nas o przysługę. Mieszkańcy Vardos są wierni Imperium. Czemu mamy skazywać ich na cierpienie? Robimy to wszystko dla dobra ogółu, pani komandor. Ja tu nie widzę nic dobrego, agencie Husk. Vardos było naszym domem. Imperium to nasz dom. Operacja Popiół to test, który sprawdzi, czy jesteśmy godni tego, czym się stanie. Na samą porę. Aiden Versio. Przysądzę admirał. Jestem pewna, żeby ryzykować dla mnie życiem swojej córki. Cel znaleziony. Idziemy, Gleb. Będzie mi wydawać rozkazy. Pięknie. Ej, co to? Niech on jest ze mną. Reszta zostaje tutaj. Nie są dla nas ważni. Pani komandor, mamy statek na lodowisku numer 2. Tam jest bezpiecznie, idźcie, już, idźcie, już! Hej, co ty? Nie! Stać! To nie jest nasza misja! Spocznij! W porządku, zabierzemy was, idźcie. Nie możesz! Jestem twoim dowódcą, spocznij! Aiden, nasze rozkazy są jasne. Mamy przewieźć protektor gleb samą. Sytuacja się zmieniła. Rozejrzyj się wokół siebie. Czy tak powinno wyglądać Imperium? Del, proszę cię, nie rób tego. Powinno ratować cywilów przed czymś takim jak Operacja Popiół. To jest nowe Imperium. Skoro tak, to nie chcę mieć nic wspólnego z nowym Imperium. Wykonuję tylko rozkazy mojego dowódcy. To są twoje rozkazy.
To twoje rozkazy. Jeśli tak, to dopuszczasz się zdrady. To są twoje rozkazy? Tak. A ja mam swoje. Opuść broń. Nie posłyszeć twoje, tak cię zgubi. Admirale Versio. Komandor Versio. I agent Mikko porzucili misję, dopuścili się zdrady. Przykro mi. Rozumiem. Przywieź do mnie Gleb. To twoja misja. Ja zajmę się zbiegłymi zdrajcami. Po drugiej stronie placu jest przejście. To nasza droga ucieczki. Jestem z panią. Nie strzelaj przede mną. Ognia! Wow. Tego się nie spodziewałem. No nie, nie, nie chcę tego. Po drugiej stronie placu jest przejście. To nasza droga ucieczki. Jestem z panią. Nie strzelaj przede mną. I jeśli nas zobaczą, będą kłopoty. Jesteśmy na widoku. Musimy się gdzieś schować. Nowe rozkazy. Wyeliminować dwójkę agentów służb specjalnych. Inferno jest blisko. Uważajcie. Nie widzą nas. I niech tak zostanie. Burza przybiera na sile. Musimy wydostać się z tej planety. Nasi żołnierze nas zdradzili. Znaleźć ich. Mieliśmy szczęście. Dawaj, wchodzimy do przejścia. Zhakuj to, proszę. Musimy dotrzeć do Corvusa i uciec. To nasza jedyna szansa. Słyszała pani ojca. Zestrzelał go, nim zdołamy odlecieć. Musimy zniszczyć działa przeciwlotnicze. Jest kiepsko. Weź się w garść, agencie Mikko. Cywile na Corvusie liczą na nas. Nie mamy już komunikatorów imperialnych. Corvus nie będzie wiedział, że się zbliżamy. Coś wymyślimy. Zhakuj to. Mam nadzieję, że nas nie zobaczy. A było tak fajnie cicho. Zrobiłem to z ciężkim sercem. Zostaliśmy skazani. Będziemy się bronić albo zginiemy. Tak, pani komandor. Myślę, że Aida Versio też nie zrobiła to z lekkim sercem, od tak. Tam wyłączymy obronę przeciwlotniczą. Zhakuj to. Odnawiająca szpica, lepszona wersja szpicy, która całkowicie odnawia zdolność po pokonaniu wroga. Ochroniarz zmniejsza obrażenia powodowane przez wybuchy i toksyny
Pola życia. Regeneracja zdrowia rozpoczyna się szybciej niż zwykle. Wiecie co, to może zamiast sobie tej osłony wezmę to. Cichu, spróbujemy się przemknąć jakoś. To powinno ułatwić nam trochę dostanie się do baterii przeciwlotniczej. A teraz za mną, cicho. Rozkaz, pani komandor. Neutralizuj, teraz! Ktoś to słyszał? To jednak nie był dobry pomysł. Strzelają do czegoś! Do uciekających statków. Nie tylko my chcemy bezpieczeństwa. Zhakuj. Tędy. Zachowajmy ciszę, to nas nie zauważą. Zrozumiano. Czekaj na mój znak. Tamten do kosza zagląda. Nie ominął tej maszyny kręcącej. Hakuj to. Mnóstwo tu żołnierzy. Maszyny kroczące przenoszą tu żołnierzy. Pozostań w ukryciu. Ukradniemy im AT-AT. Tym z chęcią się poczęstuję. Potrzebne hakowanie. Aha, to jest po prostu, że możemy sobie ten. Jesteśmy tu. A jak ja mam się tam niby dostać niezauważony? Może tędy. Tamten jak wyglądał, jakby chciał, żeby do niego strzelić. Wow, 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 wow.
Auć. Skanuj przedpole. Nie, to chciałem. Del, masz dobry pomysł, żeby się tam ukryć. O, ale mi szumi w głowie. Zniszczymy antenę celownicze, wyłączymy wszystkie działa w sektorze. Tu jest chyba nie. Hej, mamy łączność z kanałami Imperium. Połącz mnie z Corvusem. Pani komandor, mam tych cywilów, których wysłała pani na statek. Dobrze, zarządzam blokadę. Husk przyśle żołnierzy, aby przejąć korwetę. Tak, pani komandor. Czego by nie gadali, jestem z panią. Ostrożnie w tej chwili. Działa przeciwlotnicze. Zajmę się nimi. Ale ciężko się steruje nim. Nie mogę uwierzyć, do czego posuwa się admirał. Wykonuje swoje rozkazy. Jego rozkazy nie są dobre. Nasze też nie były. Musimy zabrać cywilów z Vardos. I co wtedy? Najpierw zwiejemy z przestrzeni Imperium, a potem coś wymyślimy. Jeszcze żyjesz. Widzę, strzelam do niej. Jeszcze jedna gdzieś tam się. Tam! Główna antena celownicza. Gdy ją zniszczymy, wyłączą się wszystkie wieżyczki w sektorze. Rozwal ją, ja oczyszczę nam drogę na Corvusa.
Szkoda, że nie ma żadnego wskaźnika, ile te... Dobra. Udało się! Broń w tym sektorze została wyłączona. Do Corvusa. Odlatujemy z Vardos. Podejdę jak najbliżej okrętu. Naszą drogę blokuje barykada. No to znieśćmy ją. Było nie wychylać się. O, kolejny idiota. Corvus, już prawie jesteśmy. Szybko, pani komandor. Ta burza. O, mamy w kłopocie. Nie, Aiden nad nami. Ups. A to jest mój. Tak, pani komandor. Przygłosić szturmowców. Przyjęto, pani komandor. Widzę wroga z ciężką bronią. To jest mi jakiś leci. Zrobią wszystko, by nie dać nam wystartować. Zabiorę się tą jedną, dostaniemy się na to. Jakieś... Powinien być jakiś taki... O, właśnie. To. Brat opuszczony. Zezwalam na wejście na pokład. Wszyscy do środka! Już! Słyszycie, panią komandor! Dalej na przód! Zabieraj nas stąd! Robi się! To trofeum, burza. Dobra,
Kongres. Agent Husk melduje się. Misja wykonana, sir. Gratuluję, komandorze Husk. Więc nie jesteśmy zupełnie sami. Została część załogi. Chronili uchodźców przed tymi, którzy odmówili. Co z nimi? Wstrząśnięci. Zmieszanie. Ale cali. Ale ciężko usiadł. Co dalej? Musimy ostrzec ludzi. Kogo? Rebeliantów? Wtrącą nas do więzienia Słoneczna Plama, zanim cokolwiek powiemy. Dlatego uważam, że powinnaś wziąć Korwusa i odlecieć. Zostaw mi myśliwiec Taj, włączę sygnał alarmowy i poczekam na rebeliantów. Naprawdę myślisz, że mogłabym cię zostawić tu całkiem samego? Del. Oddział Inferno to my. Ty i ja. Tu Aiden Versio. Z imperialnej korwety Corvus. Wzywamy na pomoc członków Sojuszu Rebelii. Poddajemy się. Wezwać generała szybko. Więc podejrzewałeś pułapkę, ale wpuściłeś ich na pokład. Powtarzasz, żebym podejmował ryzyko. Taka decyzja wydała mi się najmniej odpowiedzialna. Tak trzymać. Lando. Cześć. Jestem generał Lando Calrissian. A wy musicie być dezerterami, o których tyle słyszałem. Generał? Powiedzieliśmy już twoim ludziom wszystko, co wiemy. Przejdźmy się. Okej. Okay. Za duża ta sala nie jest, ale można pospacerować w kółko. Co to ma być? Zły pomysł. Pomóżcie z zakładem. Shreef uważa was za szpiegów. A ty co myślisz? Myślę, że się boicie. Chcecie wyjść z życia. Wiecie co? Daliście dobry cynk o operacji Popiół. W zamian załatwiłem dwa myśliwce specjalnie dla was. Chwila. Puszczasz nas wolny? Zacznijcie nowe życie w bezpiecznym miejscu. Żebyście mogli nas śledzić? Nie mamy na to czasu. Jasne, jasne, tylko tak mówicie. Odkryliśmy, że Naboo jest kolejnym celem operacji Popiół. Powstrzymajcie to. Raczej sobie poradzimy. Mylisz się. Imperium się zmienia, podobnie jak jego taktyka. Skoro tak, to może polecicie z nami? Pomożecie uratować Naboo? Nie planowaliśmy dołączać do rebelii. Nikt was o to nie prosi. To niepowtarzalna oferta. Możecie odlecieć, albo pomóc nam to zatrzymać. Jesteście gotowi walczyć razem z nami? Cóż, jestem zwolennikiem dawania drugiej szansy. Del, co ty na to? Zaprowadzę was do statku. Nie potrafimy nawet latać X-Wingami. Dla takich agentów to łatwizna. Jaką mamy alternatywę, Aiden? No, to jak będzie? Rozpocząć natarcie.
Lando, masz idealne wyczucie czasu. Mówi księżniczka Organa. Formować szyk wokół mnie. Lando, chroń księżniczkę. My zajmiemy się satelitami operacji Popiół. Jestem tuż za tobą. O, nie wątpię. Ale pamiętajcie, że jeśli któryś z was zacznie kombinować, zestrzelę osobiście. Myślisz, że dałbyś radę? Nie na darmo mówią o mnie dowódca ryzykantów. Mam sygnaturę cieplną pod satelitami w centrum. To pewnie rdzeń zasilania termicznego. Tam skupimy swój ostrzał. Nie. Drugi satelita załatwiony. Tu ryzykant 5, satelita z głowy. Jeszcze dużo roboty. Do dzieła! Z przyjemnością. W końcu w swoich barwach. Szybciej zniszczymy te satelity, tym szybciej Tint będzie bezpieczne. Zrozumiano, księżniczko. Ryzykant 5 i 6. Pamiętajcie, że strzelacie teraz do myśliwców TIE. Zrozumiano. Dzięki za przypomnienie. Na pozycję, dowódca ryzykantów. Tak, jesteśmy z tobą, Shri. Dobra, przypomnijmy Imperium, z kim zadziera. Co tam się dzieje? Kto do mnie śmie strzelać? Nie to. Del, czy to ty? No, przykro mi, meczu dzisiaj nie obejrzycie. Satelity powyłączone. Nie jest komandorem w mojej jednostce. Naboo jest już prawie bezpieczne. Robimy, co się da. Kolejny satelita zniszczony. Już prawie po wszystkim. A potem znikacie na zawsze, tak? Jasne. Gdy zlikwidujemy te satelity, nasz okręt flagowy będzie mógł ostrzelać niszczyciel. Wiecie, co macie robić. Powinniśmy najpierw zniszczyć systemy obronne. Przyjęłam. Hello. Kolejny. Niezły strzał, wersjo. Zrozumiałam. Trzymać się tam. I po satelicie. Sektor wygląda obiecująco. To przynajmniej lata, nie tak jak te. Te myśliwce TIE są tak ciężkie, tak mało zwrotne, że kto je projektował? I kto tu śmie we mnie strzelać? Muszę przyznać, że ci nowi piloci są w porządku. Zostaniesz tu? Powstrzymamy operację Popiół i znikamy. Oj, Aido, nie wiem, czy znikacie. Zostały jeszcze jakieś satelity? Zajmiemy się pozostałymi. Ty skup się na niszczycielu. Przybyło kluczowe wsparcie. Bombowce Wyvern. Pilnować ich. Musimy skupić ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Hej, to nie ty tu dowodzisz. Do wszystkich. Musimy skoncentrować ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Grupy myśliwców TIE atakują nasze bombowce. Przechwycić je. Nie zdążyłem się podnieść. Zostały jeszcze jakieś satelity? Zajmiemy się pozostałymi. Ty skup się na niszczycielu. Przybyło kluczowe wsparcie. Bombowce Wyvern. Pilnować ich. Musimy skupić ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Hej, to nie ty tu dowodzisz. Do wszystkich. Musimy skoncentrować ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Grupy myśliwców TIE atakują nasze bombowce. Przechwycić je. Przechodzę do wsparcia. Pomóżmy im. Ty śmiesz do mnie strzelać.
nie masz ze mną najmniejszych szans. Może dokończyć robotę z nami. Przyjąłem. Niszczą nasze Y-wingi. Musimy ich bronić. Robię co mogę. Nie wiem, gdzie jest mój horyzont. Że nie mam problemu z błędnikiem. Oj, przy takich akrobacjach to był po prostu nie jeden. Uwaga! Zbliżają się statki wroga! Mogli dać jakiś czas, ile czasu jeszcze mamy bronić ich. Wybierasz się dokądś? Kolejne myśliwce TIE! Potrzebuję pomocy! W sumie to też tutaj są inne uczucia, bo ja nie siedzę w fotelu takim pilota, nie siedzę faktycznie za sterami, więc nie mam takich przeciążeń, że też inaczej się właśnie odczuwa. To chyba nie będzie już potrzebne im. Bierasz się dokądś? Ale się pewnie tam dowódca wkurza, że mu niszczę te wieżyczki. Ja. O, jakiś fajny dźwięk. Pierwsze zniszczone. Okrążam i atakuję drugie. Chodź, 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 chodź. Nie uciekaj przede mną. Mam cię. Ale mimo tego można dostać zawroty głowy. Misja nieudana. To jest właśnie... Zostały jeszcze jakieś satelity? Zajmiemy się pozostałymi. Ty skup się na niszczycielu. Przybyło kluczowe wsparcie. Bombowce Y-Wing.
pilnować ich. Musimy skupić ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Ej, to nie ty tu dowodzisz. Do wszystkich. Musimy skoncentrować ogień na generatorze pola tego niszczyciela. Grupy myśliwców TAI atakują nasze bombowce. Przechwycić je. Przechodzę do wsparcia. Pomóżmy im. Dobra, zróbmy tu porządek idealny. Swoją drogą, ciekawe jakie przeciążenia są w takich myśliwcach. Pole zniknie, odrodzenie będzie mógł dokończyć robotę. Odro co? Nasz okręt flagowy. Sam nie poradzi sobie z niszczycielem. Eskadra może dokończyć robotę z nami. Przyjąłem. Niszczą nasze Y-wingi. Musimy ich bronić. Robię co mogę, naprawdę. Uwierz mi. Pędzę. Co sił w palnikach, w silnikach, nie wiem w czym, w rakietach. Uwaga! Zbliżają się statki wroga! Zostaw. Nie tykaj. Nie rusz. To się nalatał. O, ten też. Dobrze nie wyleciał z hangaru. Nadlatują myśliwce TAI. Rozwalmy je. Okrążam i atakuję drugie. Proszę, żebym wiedział, co ja mam atakować poza myśliwcami. By się przydała jedna rzecz, możliwość obracania się w kokpicie, bo tak to ja nie widzę, ile mam do skrzydeł jeszcze. Ile oni mają tych myśliwców? Zaczynasz mnie denerwować.
Zostaw go. Pole zniknęło. Dobra robota. Nasze Y-wingi zakończyły nalot. Odrodzenie może reszta wycofać je. Wygnańcy. Znaczy, ale czy my patrzymy na ten sam płonący niszczyciel? Imperialny protokół nakazuje wycofanie się w bezpieczne miejsce. Te statki polecą prosto do TIT. Na pewno zaatakują miasto. Wszyscy natychmiast. O, robi się ciekawie. TIT, pałac. No ja, Organa. Dowódcy ryzykantów? Nasza czwórka musi wystarczyć. Zna się ktoś może na maszynach? Ja. Idziesz ze mną. Tid ma system obronny, który ma szansę powstrzymać Imperium. Niestety burza uszkodziła stacje przekaźnikowe w mieście. Bez tych stacji niczego nie uruchomimy. Rozdzielcie się. Naprawcie stację. Gdy skończycie, wrócicie do pałacu. Jasne. Tak. Jasne. Co uruchamiamy? Coś, co teraz leją. Jak się nazywasz, żołnierzu? Gelnico. Del, do sektora zbliżają się posiłki Imperium. Możemy je powstrzymać, ale musisz włączyć ponownie te przekaźniki. Tak jest. Zabezpieczyć obszar. Musimy oczyścić to miejsce. Zapewnię ochronę. Teren zabezpieczony. To da nam trochę czasu. Del, naprawisz przekaźnik? Byłem kiedyś inżynierem na okrętach flagowych, więc powinno pójść łatwo. Bierz się do pracy. Będziemy cię osłaniać. Tak jest. Fajnie, że gra pozwala nam... Zbliżają się gromy. Kolejni imperialni w drodze. Która pozwala nam grać różnymi postaciami, nie tylko Aido wersją. Przechodzę do drugiego, jesteśmy w kontakcie. Burza zrobiła sieczkę z tych obwodów. Dam radę. Del, ty naprawiaj. Nie się... Posiłki, zachować czujność. Napięcia, co to? Oj, sorry. Jeszcze jedna chwilka. To powinno wciąż działać. Zbliża się ich więcej. Chronić Dela. Działaj. Już ci daję. Dobra robota. Czas na następny. A więc przekaźniki zapewniają zasilanie całemu miastu? Zgadza się. Dopóki sieć nie zacznie znów działać, TIT nie zdoła powstrzymać Imperium. Reszta za mną. Wroga maszyna krocząca. Bombowiec na moją pozycję. Szybko!
Tak jest, wasza wysokość. Lepiej się ukryć. Tak, wy załatwiliście, no faktycznie. Zbliżają się transportowce! Imperium nie odpuszcza! Będziemy panią osłaniać! Szybko! Prawie włączyliśmy kolejny przekaźnik. Przecież to jest pod wodą! Potrzebuję więcej czasu! Wierzę w ciebie, szerif. Cieszę się, chyba tylko ty. Musimy dotrzeć do przekaźnika! Eskortować ich przed ogniem! Zróbmy z nich sałatkę. Twoja kolej, Del. Robi się. Księżniczko, złe wieści. Przyszpiliła nas maszyna krocząca. Nie damy rady do was wrócić. Zajmijcie ich i nie dajcie się zabić. Będziecie bezpieczni, gdy aktywujemy impuls jonowy. Przyjąłam, księżniczko. Del, jak tam? Do środka! Wspaniale. Skończyliśmy. Szerif, to u ciebie? Przekaźnik działa! Świetnie. Wszyscy do pałacu. Del wejdzie do środka i zdetonuje impuls jonowy. Przed wojnami klonów królowa postanowiła zabezpieczyć Nabu przed ewentualną inwazją. Impuls jonowy miał unieszkodliwić wszelkie zagrożenia wokół pałacu. Spali nam to broń. Nie, jeśli będziemy w pałacu. Siły Imperium zmierzają do pałacu. Utrzymać pozycję, jak długo się da! Gdzie tu? Przytłaczają nas! Odwrót! Wycofać się! Łódź! Maszyny! Ściągnąć ich uwagę! Czemu ja do swojego strzelam? No dalej!
środka! Przytłaczają nas! Odwrót! Wycofać się! Del, jak... Dobrze, tutaj nie ma misji z efektem motyla. Że jak zginiemy, to naprawdę przegrywamy. Przytłaczają nas! Odwrót! Wycofać się! Del, jak ci idzie? Robię co mogę. Protokoły bezpieczeństwa są zadziwiająco złożone i przestarzałe. Zapewnimy ci trochę czasu, ale nie za dużo. Bez obaw, księżniczko. Pole ochronne! Przytłaczają nas! Odwrót! Wycofać się! Nie mogę złapać ich na celowni! Del, jak ci idzie? Robię co mogę. Protokoły bezpieczeństwa są zadziwiająco złożone i przestarzałe. Zapewnimy ci trochę czasu, ale nie za dużo. Bez obaw, księżniczko. Wystarczy. Jest pole, jest impreza. Na górę! Biegiem! Wycofuję się! Nie mogą wejść po schodach. Trzymać ich z dala od bram i nie przerywać ognia. Ten jak on... Księżniczko, impuls jest prawie gotowy. Dobrze, bo kończą nam się już kryjówki. Del, lubisz trzymać ludzi w napięciu. Jestem gotów, wasza wysokość. Mamy tutaj zbyt wielu szturmowców. Ta maszyna to już za wiele. Rozpoczynam sekwencję detonacji. Do pałacu! Arystokracja. Wow. Chyba wygraliśmy. O, wasza wysokość. Dobra robota. Ale można się było tego spodziewać po oddziale Inferno. Więc rozmawiała pani z Calrissianem? Wyrządziliście całkiem sporo szkód sojuszowi. Tak, proszę pani. Nie sposób temu zaprzeczyć. Przyglądałam się waszej walce. To jasne, że nie uciekacie przed Imperium. Walka coś dla was znaczy. Racja. Walczyliśmy całe życie. Zbyt długo zajęło nam odkrycie, że walczyliśmy po złej stronie. Ta wojna jeszcze potrwa. Chcemy wam pomóc, jeśli się zgodzicie. Dzięki takim jak wy, mamy wciąż nadzieję. To dzięki niej wygramy. Witajcie w Nowej Republice. Dziękujemy. Senator Organa. Trochę minęło. Tworzenie Republiki nie jest łatwe. Jak ściganie imperialnej floty.
Będzie jeszcze goręcej, pani komandor. Potrzebuję pomocy. Jeden z naszych generałów zaginął. Wiem, że udał się na Takodanę, ale nie odpowiada na wezwania. Musisz znaleźć... Hana Solo. No. To teraz z Hanem Solo będziemy grać? Jaki music. Hej, Maz. Jeszcze jeden par karańskich grzmot. Najpierw zapłać za ostatni. Daj spokój, wiesz, że ci oddam. Wiem, że wcale nie można ci ufać. Gdzie mój łuki? Czuj robi przy Sokole. Nasz komunikator oberwał trochę na Jomarku. Już nie przyprowadzasz go tutaj. Bo go stresujesz. Coś kombinujecie. No powiedz. Wiesz, że wszystko przechodzi przeze mnie. Imperialny chce do nas przejść. Ponoć może pomóc uwolnić Łukich z Kashyyyku. Widziałaś go? Przysięgam, że jeżeli Imperium się tutaj pojawi... Przecież wiesz, że zawsze zacieram ślady. No weź, nie pomożesz mi? I czujemy... Nie znam tego gościa, ale jest późno. A ten tłumek lubi pogadać. Dzięki, Maz. Mam u ciebie dług. Wisisz mi dużo więcej, Hanie Solo. Nie zapomnij o tym. No dobra, moi drodzy. Informacje poszukamy już. Tyle wylatanych godzin w Akademii Sky Strike i po co? Żeby mnie wyrzucili? Żeby utknąć tu? Głupie Imperium. Informacje poszukamy już w następnym odcinku. Ja dziękuję wam za uwagę. A dzisiaj dość tych podniebnych przygód, latania w kółko. Trzeba trochę, że tak powiem, wrócić na ziemię. Artiu na emeryturze. Ciężkie jest życie, nawet robota. No nic, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.